Justyna Drozd, witam serdecznie Państwa w kolejnym programie Na Gorąco. A dziś porozmawiamy sobie o historii powiatu kętrzyńskiego. Naszym gościem jest Tadeusz Korowaj, historyk i etnograf. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam serdecznie telewizorów Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Panie Tadeuszu, za nami 101. rocznica śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego, patrona miasta Kętrzyna. Przed nami 690. rocznica powstania, wręcz założenia Kętrzyna. Założenia, tak. No, ten cały rok 2019 ma kilka okrągłych rocznic. No i taka najważniejsza rocznica przypadająca w tym roku to jest 690. rocznica założenia miasta. Tutaj muszę na początku szczególnie telewidzów interesujących się historią poinformować, że my jesteśmy przyzwyczajeni do obchodów nadania praw miejskich, ale ta miejscowość już istniała wcześniej, 28 lat wcześniej, zanim otrzymała prawa miejskie. Czyli początek istnienia dzisiejszego Kętrzyna to jest 1329 rok. Tutaj, zanim nadano tej miejscowości prawa miasta, to była jakaś pewnie osada, pewnie, znaczy na pewno to była strażnica, obwarowana nie murem, który powstał później, tylko palisadą ziemno-drewnianą, wokół której na Podzamczu mieszkali ludzie. Z czasem, kiedy zaczęto to otaczać murami, kiedy zapadła decyzja, że ta miejscowość stanie się miastem, stało się to 28 lat potem. Więc byli mieszkańcy miasta obchodzą jubileusz, swoje święto, swego Rastenburga, swojej małej ojczyzny od momentu założenia. My natomiast, polscy mieszkańcy tego miasta, obchodzimy od momentu nadania praw miejskich. I to jest właśnie ta różnica. Także w tym roku wypada 690 lat od założenia miasta. Czy wtedy już pojawiły się jakieś znaczące postacie? Wtedy jeszcze nie. Znaczącymi wydarzeniami pomiędzy założeniem a nadaniem praw miejskich no to były dwa napady pogańskich wojsk litewskich, które totalnie zniszczyły osadę, bo to była osada z łacińska określana mianem Oppidum. W czasie pierwszego napadu Litwini, no wtedy mieszkało około 100 osób w tej osadzie. Litwini zabili wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci wzięli do niewoli. Natomiast cała osada została puszczona z dymem. Tak stało się potem za drugim razem i dopiero wtedy władze zakonne wyciągnęły wnioski, że należy tą osadę obwarować murami, tym bardziej, że podejrzewam, że wtedy zapadła decyzja o założeniu tutaj miasta. Kolejna rocznica, o której możemy mówić, dotyczy kościoła świętego Jerzego. Tak, ona jest ściśle związana z nadaniem praw miejskich. No bo, a można nawet się cofnąć do momentu założenia, bo jeśli osada została założona w 1329 roku, rycerze mieszkali w strażnicy, obsługa, czyli no wiadomo, rycerze nie zajmowali się przygotowaniem posiłków, jedzeniem, piciem, obsługą techniczną, jak ja to nazywam, czyli bieżącą reparacją, konserwacją zbroi, uzbrojenia, musieli to robić zwykli ludzie. Więc była też i jakieś miejsce do modlitwy. No to byli chrześcijanie. I prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że pierwotna kaplica, to była drewniana, świętego Jerzego, mieściła się między dzisiejszym kościołem murowanym a zamkiem, czyli w dolnej części. Kiedy zapadła decyzja o lokalizacji tu miasta, czyli nadano przywilej lokacyjny w 1357 roku, to skoro ma to być miasto, no to nie może być drewniana kaplica czy kościółek. Więc postanowiono też budować murowany kościół, tak jak we wszystkich miastach państwa zakonnego.
Z uwagi na szczupłość powierzchni, bo nasze miasto w założeniach niestety było jedno z mniejszych, bo obszar to jest mniej więcej wynosił około niecałe 5 hektarów, więc nie było miejsca na budowę kościoła. Wtedy wykorzystano południowo-zachodni narożnik murów obronnych i tam w samym narożniku stała wieża, ta wysoka, została wkomponowana w zabudowę kościoła. I pierwszy, najstarsza informacja, zapisek, głównie badaczy niemieckich, zresztą polscy też się do tego przychylają, to było mniej więcej 2 lata po nadaniu praw miejskich, czyli w 1359 roku, co jest w tej chwili okrągłą rocznicą. 660 lat rozpoczęcia. Sam kościół budowano przez 150 lat, bo to, co dzisiaj widzimy, oglądając bryłę i wnętrze, no to jest 1515 rok. Pierwotnie to był taki kościółek, jak możemy spotykać na obszarze naszego powiatu. Dodam, że powiat kętrzyński ma na swoim terenie 18 gotyckich kościołów. Nie ma drugiego takiego powiatu w Polsce, który ma aż tyle kościołów. Czyli jakie to były kościoły? Proste, jednosalowe, z płaskim stropem, z wieżą, z wejściem, z ołtarzem od strony wschodniej, bo wszystkie były zorientowane, no i wejściem od zachodu, ale od zachodniej strony w przypadku Kętrzyna to była już wieża, więc wejście musiano zrobić od północy. Zresztą jest widoczny na ścianie północnej ten ślad. Sam Mała Bryła, sam kościół budowany był w 4 etapach i ten ostateczny kształt, tak jak mówię, wykonano, zrealizowano w 1515 roku. Ten kościół etapami rozbudowywano. Więc najpierw z jednonawowego, salowego utworzono dodatkowe nawy. No to jest długie opowiadanie. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do swojej książki. Tam jest dokładnie wyjaśnione. I jednej do drugiej, czyli do przewodnika historycznego i do mojej monografii Dzieje miasta. Tam jest dokładnie opisane chronologicznie. Potem dostawiono wieżę dzwonną, no bo zawsze wieża dzwon był umieszczony od zachodu, no więc ponieważ ta wieża pełniła funkcję obronną, więc musiano dopasować, donieść, dostawić wieżę dzwonną. I w ostatnim etapie, czyli po pożarze kościoła w 1500 roku, dobudowano prezbiterium, które do dzisiaj się zachowało. No i finalnym efektem tych prac po pożarze było zwieńczeniem stropu, czyli te kryształowe sklepienia, które wykonał mistrz Maciej z Niemiecka, Mac z Gdańska. Podobne jak w kościele w Gdańsku, jak na wyboczne w kościoła Morąga, prawdopodobnie ten sam warsztat, ten sam mistrz. No to teraz wykonał. Możemy powiedzieć, że w Kętrzynie Bazylika Świętego Jerzego to taka nasza perła? Tak, to jest jedyny kościół na naszym terenie, w naszym regionie, a nawet na pobrzeżu Bałtyku, który no, ma wybitne, zresztą widoczne z daleka walory obronne. Ludzie, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy do Kętrzyna, początkowo myślą, że to jest zamek, a nie kościół. Potem się dziwią, że ta masywna budowla to jest jednak pełni funkcje sakralne. Chociaż w pierwszym okresie na pewno pełniła też i funkcję refugium, czyli miejsce ochrony, obrony. Tak jak wszystkie kościoły w tamtym okresie czasu, bo były miejscem schronienia przed niebezpieczeństwem. Nie tak dawno w Kętrzynie odbyła się konferencja skierowana do przedsiębiorców lokalnych pod tytułem Invest in Kętrzyn. Porozmawiajmy może o zakładach, które funkcjonowały w powiecie kętrzyńskim. No właśnie, mówimy o zakładach, ale przede wszystkim o rocznicach i organizacja w tym roku tego typu konferencji przez pana burmistrza niejako się wpasuje w rocznicę utworzenia kilku z nich. Ja tylko kilku z nich chcę powiedzieć. No i zacznę od najstarszego zakładu, mianowicie od fabryki maszyn rolniczych, która została założona 155 lat temu przez dwóch biznesmenów rastenburskich.
Rudolfa Lenca i Hermana Beyera. Zresztą jak telewidzowie będą kiedyś na placu Piłsudskiego przy willi numer 7, to zobaczą kamień fundacyjny z inicjałami H. Beyer 1890. To jest właśnie jego rezydencja. Więc ci dwaj młodzi ludzie założyli, połączyli siły i założyli spółkę, uruchomili zakłady budowy maszyn rolniczych i te maszyny do krachu, czyli do wielkiego kryzysu w latach 20. eksportowali nawet je do krajów bałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, plus rynki wewnętrzne byli odbiorcami. Potem fabryka upadła, no bo w ramach tego kryzysu, i tą halę fabryczną adaptowano na mieszkania. I do dzisiaj na Chopina 15 ten budynek to jest dawna hala fabryczna. Natomiast w podwórku, który dostał parę lat temu no całkowite ślady po nich zatarte, bo postawiono tam budynki, domy socjalne, w podwórku była odlewnia żeliwa. I jak pani czy telewidzowie będą chodzić po mieście i czasami zobaczą właz kanalizacyjny z napisem GUT Rastenburg i rok 34 albo 5, to jest to właśnie produkt z tego miejsca. Otóż ostatnim właścicielem przed wojną do 1945 roku był Alfred Gut, który odlewał w tej fabryce, w tej odlewni żeliwa te płyty kanalizacyjne. To jest jeden przykład zakładu przedwojennego. No ale jesteśmy teraz, czasy współczesne. W tym roku przypada 70. rocznica utworzenia no, w tamtych czasach i przez długi okres czasu wiodących firm, a mianowicie zakładów przemysłu odzieżowego Warmia i wtedy to się nazywało zakłady sprzętu kablowego K16, potem Farela, a obecnie Philipsa. W tym samym miejscu, czyli na bazie dawnych koszar artylerii utworzono zakłady sprzętu kablowego. Skąd ta nazwa K16? Od razu wyjaśnię. Otóż ten zakład powstał w okresie planu sześcioletniego, to okresie, kiedy tutaj panował w całym naszym kraju okres stalinowski. Więc z uwagi na ideologię i politykę podejrzeń, więc żeby zmienić czujność imperialistów zachodnich, więc nie nazywano firmy zakładu po imieniu, tylko kodami. K, czyli od kabli, produkowano tam kable. 16 to prawdopodobnie któryś z kolejnych numerów zakładów, no bo to nie był jedyny w Polsce taki zakład. Wiem, że kiedy robiłem kwerendę w różnych archiwach dotyczące zakładów pracy w Archiwum Państwowym w Olsztynie, bo tam jest najwięcej tych dokumentów, na przykład chłodnia w Olsztynie miała kod w tamtych czasach C111. C, czyli chłodnia, a jedna ze 111 rozsianych w Polsce. Potem w latach 70. zrobiono z tego zakładu przemysłu oświetleniowego Polan Farel, a dzisiaj Philips. Kolejną rocznicę, która to jest 45 lat temu, w 74. na terenie powiatu kętrzyńskiego funkcjonowało Kętrzyńskie Zjednoczenie Rolniczo-Przemysłowe Agrokompleks. Podejrzewam, że wiele osób to pamięta. Moment uruchomienia takiego super PGR-u, jak ja to nazywam, agrokompleksu, spowodowało ogromne, do dzisiaj widoczne zmiany w krajobrazie architektonicznym całego powiatu. Bo te betonowe domy mieszkalne na wsiach, betonowe obory, budynki gospodarcze, nie pasujące zupełnie do tradycyjnego, historycznego obrazu przestrzennego powiatu kętrzyńskiego, to jest właśnie okres funkcjonowania agrokompleksu, szczególnie lata 74-80. Kętrzyn na tym, no mówię w cudzysłowie, zyskał, ale też i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dokonano wtedy ogromnych inwestycji w samym mieście, a więc zacznę od tego, że wyasfaltowano wszystkie ulice. Poszerzono oczywiście, pamiętam w 76 roku akcję poszerzania głównej arterii komunikacyjnej miasta, czyli ulicy Sikorskiego. Wyremontowano wtedy nowo stare budynki, szczególnie w roku 78 bodajże, kiedy w Kętrzynie organizowano święto
organu wojewódzkiego pisma PZPR-owskiego, Głos Olsztyński to się nazywa, albo już Gazeta Olsztyńska, nie pamiętam nazwy. Wtedy Kętrzyn był naprawdę, to był ostatni kapitalny remont przeprowadzony w Kętrzynie. I osiedle Sikorskiego to jest też skutek funkcjonowania agrokompleksu w Kętrzynie, bo agrokompleks potrzebował nowych ludzi. Do Kętrzyna w połowie lat 70. przyjechało mnóstwo ludzi za pracą, no i trzeba było dla nich budować mieszkania. Kiedy skończono budować osiedle Moniuszki, rozpoczęto w 73-74 roku budowę osiedla Sikorskiego. I to są właśnie ślady po tej firmie, która tutaj funkcjonowała w mieście i w powiecie. Ale funkcjonował także zakładowy dom kultury. Tak, właśnie. W tamtych czasach, w czasach głębokiego PRL-u, czyli w latach 60., 70., funkcjonowały zakładowe domy kultury, bo zakładowe domy kultury, wiadomo, wchodziły względy ideologiczne. One przeznaczały spore środki finansowe na działalność ideologiczną poprzez subtelne funkcjonowanie niektórych form w ramach zakładowych domów kultury. W przypadku Kętrzyna funkcjonował w budynku Farela zakładowy dom kultury, który skupiał trzy instytucje: Styl, Warmia i Farel, no bo obok siebie były. Kierownikiem tego był zakładowego domu kultury, pamiętam, bo tam chodziłem, był pan Zdzisław Jaroszek, żyjący jeszcze do dzisiaj w Suwałkach, nauczyciel zresztą plastyki w Ogólniaku, bardzo mile go wspominam. No, prowadził różne formy działalności, w tym przede wszystkim, co starzy kętrzyniacy pamiętają, powstawały wtedy zespoły muzyczne, rockowe, Aiwa i Synkopa. To właśnie dzięki jego przyzwoleniu tego typu formy działalności dla młodzieży były prowadzone. Coś, co no, władze polityczne niechętnie, ale były też prowadzone inne formy, które zaspokajały oczekiwania tutaj władz miasta, a dla młodzieży to był taki na zasadzie wentylu bezpieczeństwa, żeby młodzież mogła znaleźć gdzieś jakieś ujście dla swoich pasji i zainteresowania. To był okres bitlemanii najpierw, potem okres muzyki rockowej, okres hipisowski, czyli to jest przełom lat 60. 70. I wtedy w Kętrzynie bardzo sporo, jak na tamte czasy, było muzycznych talentów. Jeśli jesteśmy już przy kulturze, to warto przypomnieć, że w tym roku swoje 70-lecie będzie obchodziła Miejska Biblioteka Publiczna. Tak. Założycielem Biblioteki Miejskiej był Stanisław, bodajże miał na imię, Gałdziewicz. W ogóle pierwsza Biblioteka Miejska powstała w 1933 roku. To było jeszcze za czasów niemieckich. Po wojnie, po 1945 roku, kiedy Rastenburg stał się Kętrzynem, przez pierwszy okres działała tutaj prywatna biblioteka i w 1949 roku pan Gałdziewicz dostał zadanie utworzenia tutaj Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spoczywa do dzisiaj, bo zmarł bardzo wcześnie, w 1958 roku, i spoczywa pochowany na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie obok Zofilii Charewej, która utworzyła muzeum w Kętrzynie też mniej więcej w tym samym czasie, znaczy dwa lata wcześniej, w 1947 roku. I do 1967 roku Miejska Biblioteka mieściła się w obecnej kawiarni, pizzerii Maleńka. Dopiero jak odremontowano zamek w 1967 roku, to bibliotekę i zamek przeniesiono do zamku. A muzeum gdzie się mieściło? W budynku przy obecnej Powstańcu Warszawy 3. To tam, gdzie był salon, dzisiaj jest salon wydawniczy, vis-a-vis ratusza. A biblioteka póki co jest przeniesiona do loży. Tak, na czas remontu. Akurat w roku jubileuszowym, na czas trwania remontu, została przeniesiona do loży.
budynku, który po wojnie był pierwszą siedzibą Powiatowego Domu Kultury. To też ciekawostka, że to tylko, że Powiatowy Dom Kultury został utworzony w 1958 roku jako powiatowy, bo Miejski Dom Kultury powstał w latach 70. Formę upowszechnienia kultury były scedowane na zakłady pracy, bo one miały pieniądze. Ale dla powiatu utworzono właśnie to miejsce w dawnej budynku loży masońskiej, który przed wojną od 1933 roku do 1945 roku był siedzibą Muzeum Regionalnego, Muzeum Miasta Kętrzyna, bo taki miał status. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo za tych kilka informacji o naszym powiecie kętrzyńskim. Na pewno jeszcze pan zna znacznie więcej, ale to krokami w dalszej przyszłości pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. No na pewno, bo sporo dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Ja też się również z państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie programu Na Gorąco już za tydzień. Do zobaczenia.